Moc bliskości. Jak bliskość i obecność rodziców zmienia dzieci? To hasło konferencji, która odbyła się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. To już kolejna odsłona Forum Pedagogów z Fundacji Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia. Wydarzenie było dedykowane wszystkim, mającym na uwadze dobro relacji między opiekunem a dzieckiem. Bliskość to jedna z fundamentalnych potrzeb człowieka, odgrywająca istotną rolę w relacjach międzyludzkich, a zwłaszcza rodzicielskich. Nasze społeczeństwo mało ma tego typu wiedzy, a my jako uczelnia po raz trzeci włączyliśmy się w organizację tego typu przedsięwzięcia w ramach Forum Pedagogów, bo pedagogika to jest nasza nauka o wychowaniu, o socjalizacji, o relacjach drugiego człowieka. Pedagogika, która właściwie powinna służyć całemu społeczeństwu, która powinna właśnie pedagogizować to społeczeństwo, uczyć, pokazywać w różnych obszarach życia, tak? Wypalenie rodzicielskie, będzie popiół czy diament? To jeden z tematów poruszonych podczas konferencji. Jak się okazuje, zjawisko wypalenia nie powinno kojarzyć się jedynie ze środowiskiem pracy. To coś, co dotyczy również rodziców. Nie mogą porzucić swojej roli, ciągle dbają o innych, martwią się, stawiają sobie coraz więcej wyzwań. W końcu nadchodzi drażliwość, wyczerpanie, poczucie beznadziei. Zjawisko wypalenia rodzicielskiego coraz bardziej rośnie. Takie badania porównawcze międzykulturowe prowadzone praktycznie na całym świecie niestety prowadzą do smutnego wniosku, że rodzice w Polsce są najbardziej dotknięci wypaleniem rodzicielskim i to zostało wybadane w bardzo poważnych badaniach, więc to nie jest jakaś pogłoska, to nie jest coś, co nam się wydaje z jednej strony. Z drugiej strony na pewno skala tego zjawiska powolutku będzie rosnąć ze względu na różnego typu wymogi kulturowe, naciski, sprzeczne przekazy dotyczące rodzicielstwa, no i coraz wyższą poprzeczkę, jaką rodzice zawieszają z jednej strony sami sobie, ale też zawiesza im otoczenie. Działania profilaktyczne, czyli jak uniknąć rodzicielskiego wypalenia, o tym mówiła Urszula Bartnikowska z Fundacji Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia. Jest, myślę, że bardzo duży nacisk na to, żeby być jak najlepszym rodzicem. Coraz więcej wiemy o tym, jakie znaczenie ma bliskość i mówi się o bliskościowych rodzicach, ale właśnie brakuje tej drugiej strony, żeby mówić, że często to duże dawanie, bycie dla dziecka jest trudne dla rodzica. Szczególnie, że teraz właśnie żyjemy w takich małych rodzinach, gdzie nie ma albo jest dalej babcia, dziadek, ciocia, wujek, czy nie mamy takich relacji sąsiedzkich. W związku z tym to wypalenie jest tym bardziej możliwe i trzeba by było powrócić do takich pierwotnych założeń takiej wioski, która wychowuje dziecko, a nie pojedynczego rodzica albo pary rodziców. Wczesna interwencja, wspomaganie małego dziecka i jego rodziny to temat prelekcji Emilii Kowalkiewicz-Rusieckiej z poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 3 w Olsztynie. Dobre rodzicielstwo to takie, które kształtuje silne więzi emocjonalne i wspiera dziecko w samoakceptacji. Prelegentka przedstawiła kilka kluczowych zasad, które mogą pomóc w wychowaniu pewnego siebie człowieka. Od początku jest ważne to, żeby być ze swoim dzieckiem, uczestniczyć w życiu oraz interweniować, kiedy ktoś coś podpowie nam, że coś się dzieje. Nie bać się podejścia do tego, pójść, spytać, skonsultować i działać. Myślę, że to jest najważniejsze, bo im później zrobimy to, tym będzie trudniej później nam pomóc. Często jest tak, że interweniujemy, kiedy jest naprawdę bardzo trudno już, kiedy jest już taki kryzys, a lepiej jest, kiedy powoli pomożemy i wspomożemy dziecko, aby było mu łatwiej w późniejszym życiu. Fundacja Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia tworzy naturalną alternatywę edukacyjną dla dzieci i dorosłych. Prowadzi pierwsze w Olsztynie przedszkole leśne i alternatywną grupę szkolną, która mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 59 w budynku SW. Przede wszystkim jesteśmy Fundacją Uwolniona Edukacja Rozkwitalnia. W związku z tym my tutaj też duży nacisk kładziemy na dzieci i rodziców. Tak, bo to są te obszary, które nas interesują, w których też się specjalizujemy. Mamy specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rodzin i dzieci. Tutaj na przykład Ula jest taką specjalistką. Mamy też psychologa dziecięcego. Tak jak mówiła Batka, będzie też krąg dla mam z neurologopedą, więc mamy taki zespół ludzi, którzy chcą z nami tworzyć tą społeczność i którzy dzielą się wiedzą z nami. Taką wartością, myślę, że taką nadrzędną naszej fundacji jest zmiana, bliskość.
autentyczność. To już trzecia nasza konferencja z Olsztyńską Szkołą Wyższą. I każda konferencja to jest taką esencją tego, co robimy i co nas zachwyca, co wspólnie tworzymy z rodzicami i dziećmi. Więc to jest takie dzielenie się i pokazywanie, możesz to zrobić, tak? To jest możliwe. Konferencja Moc Bliskości. Jak bliskość i obecność rodziców zmienia dzieci? Odbyła się 11 maja w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Została zrealizowana w ramach projektu Rodzinna Pomoc. Projekt jest finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.